Rochette.pl. Szydełkowanie moją pasją. Cześć kochani, chciałabym Was dzisiaj zaprosić na filmik, w którym pokażę, jak zrobić na szydełku podstawki pod kubki w kształcie śniegowych gwiazdek, śnieżynek. Zapraszam. Do wykonania podstawek będziemy potrzebowali włóczkę. Ja korzystałam z mimozy w kolorze białym ze srebrną nitką. Do tego szydełko 3 mm, no i przydadzą się też nożyczki. Zaczynamy od wykonania płaskiego kółeczka, czyli tej części środkowej naszej podstawki, na której będzie stał kubek. Robimy pętelkę. Następnie 5 oczek łańcuszka. I łączymy oczkiem ścisłym w kółeczko. Teraz 2 oczka łańcuszka za pierwszy słupek i następnie wbijamy się w nasze kółeczko jeszcze 11 słupkami, czyli pierwsze okrążenie to 12 słupków. Za pierwszy słupek 2 oczka łańcuszka. Tak wygląda skończone okrążenie. Zamknęłam je oczkiem ścisłym, wbijając się tutaj w drugie oczko pierwszego słupka, gdzie mieliśmy właściwie 2 oczka za pierwszy słupek, to wbiłam się oczkiem ścisłym w drugie oczko. No i teraz w tym okrążeniu, czyli drugim okrążeniu, będziemy mieć również same słupki, ale będziemy wbijać po 2 słupki w każdy słupek z poprzedniego okrążenia. Czyli w każde oczko 2 słupki. Zaczynamy od 2 oczek, tak jak poprzednio, za pierwszy słupek. I ja teraz przechodzę od razu sobie pod drugie oczko, na drugi słupek, ponieważ będę kończyć każde okrążenie słupkiem wbijanym tutaj w to pierwsze oczko, z którego zaczynam. A więc narzut, przechodzę sobie pod kolejne oczko i wykonuję 2 słupki. Skoro mieliśmy w poprzednim okrążeniu 12 słupków, a teraz wbijamy po 2 słupki w każdy słupek, to teraz będziemy mieć tych słupków 24, czyli 2 słupki w każde oczko. Gotowe, tak wygląda skończone okrążenie, czyli mamy po 2 słupki w każdy słupek z poprzedniego okrążenia i zamknęłam oczkiem ścisłym. Kolejne okrążenie i znowu słupki. Z tym, że teraz naszą sekwencją, którą będziemy powtarzać, to będą 2 słupki w jedno oczko, słupek. I tak na zmianę. 2 słupki, słupek. Zaczynam od 2 słupków z tego oczka, ale tak jak poprzednio, będę kończyć słupkiem wbitym w to samo oczko, czyli teraz kolejne oczko i to będzie pojedynczy słupek. Następne oczko, 2 słupki z tego samego oczka wychodzące. Następne słupek. I tak na zmianę robimy całe okrążenie. 2 słupki i słupek. I gotowe. Okrążenie zamknięte i ostatnie okrążenie na tą środkową część płaską naszej podstawki, czyli teraz ostatnie okrążenie będzie się składało również ze słupków i sekwencja podobna, tylko zwiększa nam się o jeden słupek, to znaczy będą 2 słupki z jednego oczka, słupek, słupek, 2 słupki, słupek, słupek. Zaczynam od jednego słupka i w to oczko również zakończę, czyli tu będą 2 słupki. I teraz w kolejne słupki, słupek,
jeden, następne oczko, słupek drugi i pora na dwa słupki z jednego oczka. I powtarzamy. W następne oczko słupek, w następne oczko słupek, a w następne dwa słupki. I tak wygląda to okrążenie. Środek podstawki mamy już gotowy. Teraz pora przejść do ozdobnego brzegu, który nada właśnie kształtu, wyglądu naszej podstawce, wyglądu, który będzie przypominał gwiazdkę śniegową. Będziemy teraz robić łuki złożone z 8 oczek łańcuszka. A więc zaczynam. Osiem oczek łańcuszka i teraz liczę sobie 6 oczek. Zaczynam liczyć od oczka, nie tego, w które jestem wbita aktualnie, tylko od następnego, czyli tutaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i w to oczko wykonuję półsłupek. Kolejne 8 oczek. I znowu liczymy do 6. Nie zaczynam liczyć od oczka, w które jestem wbita, tylko od następnego. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I tu półsłupek. I mam już dwa łuki. No i zamknęłam to okrążenie. Ostatni łańcuszek, ostatni łuk skończył mi się dokładnie w oczku, z którego zaczynałam. Czyli mam 8 tych łuków po 8 oczek łańcuszka. I teraz zaczynamy już ostatnie okrążenie naszej podstawki. A jestem tutaj na samym dole, w związku z czym przechodzę teraz pod łuk i wykonuję dwa półsłupki pod łuk. Dwa półsłupki. Następnie 3 oczka łańcuszka i robimy pikotkę, wbijamy się tu z przodu na dole pod dwie nitki, przeciągam nitkę i zaciskam, mamy pikotkę, 2 półsłupki pod łuk, kolejna pikotka z 3 oczek łańcuszka, czyli raz, dwa, trzy, tutaj pod dwie nitki, zaciskam, znowu 2 półsłupki pod łuk i teraz zrobimy 3 pętelki. Pierwsza pętelka, tutaj można sobie troszeczkę to ścisnąć, to jest połowa naszego łuku. Teraz jesteśmy na szczycie łuku i robimy pętelkę z 7 oczek łańcuszka, czyli 7 oczek. Tak jakbym robiła pikotkę, no tylko jest dużo oczek, łańcuszek, więc wyjdzie nam pętelka, nie pikotka. Wbijam się tu pod dwie nitki, przeciągam, zaciskam, mamy taką pętelkę. Teraz większa pętelka z 9 oczek łańcuszka. I w to samo miejsce wbijam z przodu pod dwie nitki, zaciskam i jeszcze jedna pętelka znowu z 7 oczek łańcuszka. I wracam do tego samego miejsca, ponownie pod dwie nitki, przeciągam nitkę i zaciskam. I teraz przechodzę do drugiej połowy łuku, czyli zaczynam od 2 półsłupków, 3 oczka łańcuszka i pikotka, następnie 2 półsłupki pod łuk, 3 oczka łańcuszka i pikotka.
dwa półsłupki podług. Mamy już ten łuk przerobiony. Teraz jesteśmy tutaj przy półsłupku. I ja, moi drodzy, tutaj wbijam się nie w ten półsłupek, który tu mamy, tylko w to miejsce w tym rzędzie słupków, w które ten słupek jest wbity, z półsłupek. I wykonuję jeszcze raz w to samo miejsce półsłupek. W ten sposób troszeczkę tutaj ściągam ten łuk. On ładniej wygląda. No i gotowe. I teraz powtarzamy. Przechodzimy dwoma półsłupkami na kolejny łuk. Pikotka z trzech oczek łańcuszka, dwa półsłupki, druga pikotka, dwa półsłupki, następnie trzy pętelki z 7, 9 i 7 oczek łańcuszka, dwa półsłupki, pikotka, dwa półsłupki, pikotka, dwa półsłupki i następnie półsłupek tu w słupek z tego okrążenia ostatniego w naszym płaskim kółeczku. A tak wygląda gotowa już podstawka, okrążenie ostatnie już zrobione, z tym, że nie jest ona jeszcze usztywniona. Teraz powinnam obciąć nitkę, przeciągnąć, nitkę wrobić z tyłu, poobcinać tutaj końcówki i gotowe. Gotowe, czyli przechodzimy do usztywniania, bo w tym wzorze ważne jest właśnie, żeby te nasze podstawki usztywnić, żeby nie były takie mięciutkie, bo wtedy nie mają one tak ładnego kształtu, jak te, które usztywniłam. A ja usztywniłam podstawki w łudze, to znaczy najpierw dobrze je w krochmalu namoczyłam w miseczce, później odcisnęłam porządnie, a następnie rozpięłam na moich piankowych puclach szpileczkami, łapiąc tutaj za te trzy pętelki na szczycie każdego łuku, lekko te podstawki napinając, a następnie zostawiłam je do zupełnego wyschnięcia i teraz one mają kształt, są dosyć sztywne, no i będą pełniły doskonale swoją rolę. Bardzo ładnie sprawdzą się na stole, na ciemniejszym blacie, czy też na ciemniejszym obrusie. Będą bardzo ładnie prezentowały się i wyglądały. Zachęcam, moi kochani, do wypróbowania wzoru, do zrobienia swoich podstawek śnieżynkowych, czy też gwiazdeczek śniegowych pod kubeczki. No i oczywiście zapraszam Was na mój blog crochet.pl. Zachęcam również do zajrzenia na Instagram, gdzie codziennie możecie podejrzeć, co dzieje się u mnie w pracowni, nad czym aktualnie działam, co robię, co szydełkuję, nad czym pracuję. No i oczywiście ogromnie zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was bardzo mocno i do usłyszenia już niebawem. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Crochet.pl. Szydełkowanie moją pasją.